Co to jest chmura? Chmura to jest skondensowana para wodna, która, no, kiedy ja mówię skondensowana, to wam się zazwyczaj kojarzy ta krówka, ta masa krówkowa, którą używacie najczęściej do ciast. No, nic bardziej mylnego. Otóż kondensacja jest to w skrócie można powiedzieć, że proces polegający na zamianie pary wodnej w ciecz. Czyli, no, można powiedzieć, że ogólnie skraplanie. No i teraz kwestia jest taka, że te chmury mogą się składać z takich maluteńkich kropelek, takich maluteńkich Kropelek cieczy, które mają wielkość od około 0,2 do 0,3 mm. No i właśnie dzięki temu potrafią się unosić nad naszym sklepieniem niebieskim. Jednakże w w związku z tym, że mamy w wyższych warstwach atmosfery niższą temperaturę, no to te kropelki można powiedzieć, że zwiększają swoją objętość objętość do około wielkości rzędu, no nie wiem, 1 mm bądź więcej. Kiedy osiągają tą wielkość 1 mm bądź więcej, spadają te kropelki na ziemię w postaci deszczu. Albo takiego zwykłego mrzawki bądź wielkiej ulewy, kiedy się ostatecznie odpowiednio dużo nadmą. Później ta woda, która powstaje z tych kropelek, pochodzi od tych kropelek, nasiąka naszą powierzchnię ziemi, dostarcza wody do naszych rzek, do, do, do jezior, do głębi, do wszystkiego do całej powierzchni ziemi, woda ta w pewnym momencie zaczyna znowu parować i znowu unosić się do chmurek. I przez to znowu powstają nasze kochane chmurki, które później znowu w ramach oziębiania się zwiększają objętość swoich kropelek i znowu spadają. To co w tym momencie powiedziałem, to jest taki obieg. Wody w przyrodzie dla upośledzonych? Cóż, e, gdybym miał wam powiedzieć, ile waży taka chmura, jest to odpowiedź dość skomplikowana. Dlaczego? Ponieważ e, no, można zastosować przelicznik, że jeżeli chmura to jest woda, to 1 litr wody to jest 1 kilogram wody, prawda? No nic bardziej mylnego. Otóż w przypadku chmur stosuje się przelicznik tak zwanych słoni. Tutaj układ SI nie działa. Dlaczego? O tym za momencik. Otóż w przypadku takich średnich chmur, które widzicie na niebie, takich totalnie bejzykowych kumulusów, no jest to waga rzędu 100 słoni. Taki zwykły słoń waży 6 ton. 6 ton razy 100, 600 ton. A 600 ton jest to 600 tysięcy kilogramów nad naszymi głowami. No ale co można powiedzieć o takich wielkich kumulusach, kumulombusach, kumulombusach, a ja zawsze mam problem z tymi chmurami, kumulombusach, o, o tych takich chmurach wielkich, burzowych, z dużym deszczem, wiecie o co chodzi, takich tych mocnych bardzo, no to waga sięga już 200 tysięcy słoni, czyli 1,2 miliona tony, sam nie, chyba nie muszę wam tłumaczyć ile to jest kilogramów. Na szczęście, spokojnie uspokoję was, to nie jest tak, że... Z ta chmura, która później daje nam deszcz, ona cała spada tak, puff! 1,2 miliona tony na nas. No, no nie, na spokojnie. Na szczęście ta chmura, ten deszcz z tej chmury uwalnia się stopniowo i też rozdziela się na postać tych kropel. Bo jakby to miało lunąć, tak wiecie, tak, puf to już by było po nas. Na szczęście mam takie, kap, 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 kap i wszystko gra. <grafię> no ale to nie jest tak, że chmury są tylko zbiornikami na wodę. Nic bardziej mylnego. W kontekście globalnego ocieplenia mają bardzo, pełnią bardzo istotną rolę, by nasza planeta zbytnio się nie ogrzała. O co chodzi? Otóż około 22% wszystkich promieni słonecznych, które docierają do nas do Ziemi, jest pochłaniane właśnie przez chmury czy odbijane, zwał jak zwał, bo po prostu tych 22% nie ma. Co zatem wskazuje na to, że 78% promieni słonecznych dociera do Ziemi. No i Ziemia jest jednym wielkim odblaskiem, i część promieni słonecznych odbija się po prostu od powierzchni Ziemi. I 1 trzecia z tych promieni słonecznych odbija się znowuż od chmur, więc można w sumie. Powiedzieć, że w ten sposób ocieplamy naszą planetę? No nie, bo bilans i tak jest ujemny. Lepiej, jeżeli chmury odbiją 1 trzecią tego, co, co odbiła Ziemia, e, niż e, miałyby oddać 22%, które pochłonęły wcześniej. Więc bilans i tak jest ujemny, i tak te chmury powodują oziębianie się planety. Wiem, że to jest paradoksalne, ale. Przykładowo w epoce lodowcowej właśnie zasłonięcie nieba przez, no dosłownie zakoptowanie nieba chmurami, doprowadziło do oziębienia się naszej planety i pokrycia ją pokrywą lodową. Zwał jak zwał. Ale Szymon, bo ja widziałem na przykład, że niektóre chmury są białe, niektóre są siwe, lekko siwe, ciemno siwe, fioletowe nawet. Dlaczego tak się dzieje? No, dzieje się to przez to, że im chmura jest gęstsza, czyli im więcej tej wody znajduje się w tej chmurze, czyli im bliżej, woda, im bliżej chmura jest do tego, żeby spowodowała opady deszczu, czy żeby woda, która znajduje się w chmurze, zleciała, tym ta chmura jest gęstsza, czyli odbija więcej promieni słonecznych im więcej promieni słonecznych odbijamy, tym bardziej ciemny kolor no właśnie ciało, które odbija te promienie słoneczne ma. Czyli przykładowo, jeżeli ja narysowałem tutaj te, te choinki, czy tam jodły, sosny, świerki i tak dalej, i tak dalej, na zielono, ok? Światło jest białe. Światło widzialne jest białe. Światło białe możemy rozszczepić na wszystkie kolory tęczy. I teraz tak, jeżeli ja mam tutaj tą zieloną choinkę, można powiedzieć, jodły, sosny, świerki, i tak dalej, i tak dalej, to ona jest zielona. Zielona, dlatego, że ona pochłania wszelkie kolory, wszelkie promieniowanie, wszystko, tylko nie promieniowanie koloru zielonego. Okay. Tak samo ta czerwona strzałka, ona pochłania wszystko oprócz czerwonego, czerwone odbija. Tutaj zielone odbija, te niebieskie odbija. Okay? I teraz tak. No to jak powstaje kolor biały? Kolor biały powstaje na skutek tego, że jak dociera promieniowanie przykładowo do tej kartki, czy tam światło białe, to światło białe całe jest odbijane. Okay. No, wiadomo, tam nie, nie zawsze nie, nie do końca, no ale dlatego mamy różne odcienie białego. No a co się dzieje z czarnym kolorem? Czarny kolor jest o tyle łatwiejszy, że czarny kolor jest to pochłaniacz. Czarny kolor pochłania całe promieniowanie, jak czarna dziura w sumie. I im bardziej pochłania to promieniowanie, tym bardziej ciemny jest kolor. Mówimy, mamy takie pojęcie w fizyce, jak ciało doskonale czarne, bo. W sumie nomenomen nomen, doskonale czarny kolor, czyli taki ciemny, czarny, 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 jest czysto teoretycznie bardzo trudno osiągalne. Taki czarny, czarny, czarny osiąga zazwyczaj czarna dziura. Ale czarna dziura może jest tematem na inny odcinek. No w gruncie rzeczy, im ciemniejsza jest chmura, tym mniej odbija, więcej pochłania. I to chyba wszystko. Tak, no, wszystko. Dzięki bardzo. A jezus, Maria, a się nie swoje czuję, bo to pięciominutowy odcinek taki. No cóż, może te 20 koła łapek dobijajcie jakimś cudem, bo jest 60 koła wyświetlenia, kiedy to nagrywamy 20, 20 koła komentarza. No, Idę do lasu i będę nagrywał.